jaki masz patent na książki? Czym tłumaczysz swoją popularność? Bo przecież widzisz, ilu ludzi przychodzi na twoje spotkania. Czy wydaje mi się, że przede wszystkim tutaj sporą wagę odgrywa ilość tych książek? Jednak no, w tej chwili ukazała się 19 już sygnowana moim nazwiskiem, nie licząc tego, co wydałem pod pseudonimem. Więc siłą rzeczy sobie pewną pulę czytelników zdążyłem zebrać. Po drugie, no, staram się zawsze pisać tak, żeby ludzie mieli coś fajnego do poczytania. Tak, żeby to było, no, miało ręce, nogi, żeby człowiek mógł taką książkę sięgnąć i żeby się na niej nie naciął. I myślę, że no to szacunek do czytelnika plus jakaś tam wydajność pracy w sumie tak zaprocentowały. Może trochę tematyka, którą podejmuję, która jest w miarę egzotyczna, w miarę może odmienna od reszty fantastyki. Staram się przede wszystkim chodzić własnymi ścieżkami. Są bardzo różne opowiadania. Są opowiadania o wędrowyczu, które opierają się tylko na pomyśle, gdzie w zasadzie nie trzeba zbierać żadnych informacji faktograficznych, można sobie popłynąć, porobić jaja absolutnie z wszystkiego. Są opowiadania pisane tak na poważnie, gdzie już trzeba sprawdzić pewne szczegóły, przynajmniej żeby móc historię o coś zaczepić, ewentualnie rozwinąć ją w trochę innym kierunku niż rozwinęła się rzeczywiście. No i są książki takie jak Oko Jelenia, gdzie niestety trzeba posiedzieć, trzeba strasznie się namordować, sprawdzić wszystkie szczegóły, no bo są ludzie, którzy po prostu czyhają na każde potknięcie i niekiedy są to fachowcy, którzy dany temat zgłębiają przez 20 lat. Stąd ja chcę napisać, wiadomo, że nie da się tego zrobić, że tak, żeby nikt się nie przyczepił do wszystkiego, ale chcę, żeby no, fachowiec od danego okresu, jak taką książkę weźmie w ręce, który tak pokiwał głową i powiedział, nieźle odrobiona lekcja.